Bardzo dziękujemy księdzu Pawłowi, panom Krystianom za tę przepiękną opowieść o męce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dotykamy istoty naszej religii, naszej wiary, bo Chrystus na krzyżu oddał życie za wszystkie grzechy, za pradawny grzech Adama i Ewy i za wszystkie zbrodnie, wojny, wszelkie zło, agresje, nienawiść, zabójstwa. Za wszystko oddał życie, umarł. Przybity na krzyżu zapłacił za to wszelkie zło, złożył Bogu ofiarę. I wiemy, że z tej najświętszej ofiary, która się ciągle uobecnia na ołtarzach całego świata, jest chrzest, jest sakrament pokuty, jest Eucharystia i wszystkie inne sakramenty. Tam narodził się Kościół, którego Ty jesteś cząstką. Patrzymy na Marię, wierną córę Ojca, Matkę Zbawiciela. Patrzymy z podziwem na młodego Jana, który nie wpadł w panikę, nie uciekł, nie wyparł się. Dziękujemy dobremu Łotrowi, który jest patronem naszej diecezji. Tradycja nazwała go Dyzmą, który ujął się za Chrystusem, jest pierwszym ze zbawionych. Tradycja nazywa setnika, który przebija bok Chrystusa imieniem Kasjusz. To pierwszy wyznawca Chrystusa, na którego padają strumienie krwi i wody. Ten dzień Jego śmierci. Jeszcze raz patrzymy w oczy Weroniki, dzielnej niewiasty Jerozolimy. Jeszcze raz dziękujemy Szymonowi z Cyreny, ojcowi dwóch synów. Dziękujemy niewiastom płaczącym, które nie uległy tej masie, tym tłumom, ale wyraziły najszczersze współczucie Panu Jezusowi. Płakały z Nim. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali i są wierni Chrystusowi. Siostry i bracie, wśród tych wiernych jesteś i Ty, który dzisiaj, Wielki Piątek, przychodzisz na liturgię. Znajdujesz czas, aby tu teraz być. Do nich należą ci wszyscy, którzy byli o 15 na drodze krzyżowej i na pierwszym dniu nowenny przed Bożym miłosierdziem. Niestety w czasie pandemii widać, że wielu odeszło. Nasze szeregi nie są już tak teraz liczne. Wystarczyło odrobinę różnych dyspens, przywilejów, aby coś spowodowało, że odeszli. Modnym się stało, że młodzież co jakiś czas zgłasza niechęć uczestniczenia w religii. Sami widzimy, że po bierzmowaniu nasi młodzi wcale nie fascynują się Chrystusem, Kościołem. Chociaż dzisiaj patrząc na naszych ministrantów, to naprawdę serce się raduje. Wielu odeszło. Czasem stali się wrogami Kościoła, a niekiedy po prostu nie chcą należeć do Chrystusa. Nie chcą bronić życia nienarodzonych. Nie chcą stanąć po stronie prawa Bożego. Ale my zapytajmy się o siebie. Niech każdy z nas postawi sobie dzisiaj Wielki Piątek pytanie.
Czy na pewno jesteś za Chrystusem? Czy jesteś Jego wyznawcą? Czy jesteś świadomy swojej wiary? Nie tak dawno czytałem takie pewnie ciekawą myśl, że Pan Jezus, gdy był na ziemi, nauczał dorosłych, a błogosławił dzieci. My dzisiaj koncentrujemy się na nauczaniu dzieci, a błogosławimy dorosłych. I może akurat jest w tym jakaś przyczyna, że wielu z nas nie przeżywa swojej wiary wystarczająco głęboko. Nie umiemy przenieść tej wiary z kościoła do warsztatu pracy, do klasy szkolnej, na ulicę, do parlamentu. Gdzieś się po drodze się gdzieś gubi ta nasza świadomość. Ulegamy presji tych, którzy są wrogami Chrystusa i Kościoła. Wpadamy w panikę, gdy domagają się od nas jasnych deklaracji. Podobnie jak Piotr, potrafimy się wypierać. Nie znam go, nie należę do nich. Zostawcie mnie w spokoju. Prośmy Pana, aby w ten Wielki Piątek, aby w tę niezwykłą liturgię, gdzie nie ma nigdzie mszy świętej, jest liturgia Wielkiego Piątku. Zaraz będą te wielkie modlitwy błagalne. Za chwilę będzie odsunięcie krzyża. A my prośmy Pana, aby te strumienie Bożego miłosierdzia, które wypływają z Jego serca, obmyły nas, a równocześnie stały się dla nas źródłem wiary niezłomnej, wiary zakorzenionej w Chrystusowym krzyżu, wiary, która da nam odwagę być świadkami Boga w dzisiejszym świecie. Pamiętajmy, że albo Bóg, albo nic. Albo Bóg, albo nihilizm i nicość. Nie ma innej drogi. Kiedyś na gorzkich żalach słyszałem opowiadanie o dawnej jeszcze Rosji. Młody człowiek wrócił do miasta swojej młodości, dzieciństwa i pyta się o drogę do cerkwi. Ktoś mu mówi, jakiej cerkwi? Tu nie ma cerkwi. Nie ma cerkwi? Kościół stał się wtedy muzeum. I wtedy miał powiedzieć te słowa, jeśli ta droga nie prowadzi do cerkwi, to dokąd ona prowadzi? Jeśli nasza droga nie prowadzi do Boga, to prowadzi donikąd. I wcześniej czy później ci wszyscy, którzy odrzucą krzyż Chrystusowy, którzy wyprą się świętej wiary, doświadczą wielkiego rozczarowania, wielkiego zwątpienia, przegrają swoje życie. Dlatego bądźmy świadkami Chrystusa. Głośmy Jego miłosierdzie, Jego miłość, Jego ogromną miłość przebaczającą. Nie ma grzechu, którego Bóg by nie obmył swoją krwią. Mówmy o tym wszystkim, którzy zwątpili w to miłosierdzie, którzy zagubili swoją drogę i myślą, że nie ma powrotu. Jest droga powrotu. Otóż nasz Bóg jest miłosierny, łaskawy. Dziś zaczęła się nowenna, o niej wspomniałem. Bardzo was wszystkich namawiam. Odmawiajmy tę nowennę. Łatwo ją znaleźć. Wystarczy kilka zdań wypisać w internecie. Tu i tam jest obecna ta krótka modlitwa połączona z koronką. Będą się działy cuda w naszych rodzinach. Będą się działy cuda w naszym życiu, jak uwierzymy w Boże serce, jak uwierzymy w Boże miłosierdzie. Amen.